Joanna Jędrzejczyk, uznawana za jedną z najlepszych polskich sportsmenek, znajduje się w ogniu konfliktu między telewizją TVP a TVN, który rzekomo doprowadził do utraty przez nią pracy. W wywiadzie samochodowym opowiedziała o propozycji roli w serialu skazana ze strony TVN, jednak współpraca została przerwana z powodu jej związku z telewizją polską. Czy to tylko przesada? Zaskakujące informacje na temat długotrwałego sporu między TVN a TVP przyszły z nieoczekiwanego źródła Joanna Jędrzejczyk, postać związana z obiema stacjami na przestrzeni lat. W najnowszym wywiadzie ujawniła, że próba równoczesnej współpracy z obiema stacjami nie przypadła do gustu producentom. Podczas rozmowy z YouTuberem Winnie Jędrzejczyk zdradziła, jak niemalże dostała rolę u boku Agaty Kuleszy w Skazanej. Niestety, w tym samym czasie była również jurorką w programie telewizji polskiej. Opowiedziała: byłam na castingu do Wskazanej. W ogóle miałam tam grać. Odegrałam dwie, trzy scenki i dostałam informację zwrotną, że o tak. Zostałam trochę pokrzywdzona. Ale chodzi o to, że wtedy prowadziłam program w Dance, 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 a to była wojna TVN przeciwko TVP. To było słabe. Jędrzejczyk wyraziła zdziwienie faktem, że świat mediów jest tak głęboko podzielony na konkurencyjne frakcje. Oznajmiła, że stara się być ponad podziałami i zauważyła, że sytuacja dotyczy nie tylko świata mediów, ale także wpływa na zwykłych ludzi. Zobaczcie, jak sytuacja polityczna wpływa na nas, szarych ludzi. Są straszne podziały, a ja tego nie chcę. To było przykre, że albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. No to szkoda, bo ja nie jestem osobą stricte z telewizora ani pracującą na stałe w jednej z telewizji, ale lubię pracować z kamerą. Może nie mam umiejętności facjaty do tego, żeby grać w telewizji, skomentowała Jędrzejczyk. Warto zaznaczyć, że konflikt między TVN a TVP niekoniecznie musi mieć wymiar polityczny, a zasada nie współpracy z konkurencją jest powszechnie znana w branży medialnej. Jednak Joanna, będąc osobą spoza tego środowiska, mogła nie zdawać sobie z tego sprawy.